Idziesz. Nie, no coś, tu już mamy niedaleko, wytrwasz. Pamiątka trzech koron. Pokaż pupę Emilka. Jak zimno wyszło! To co, dziewczyny? Wyruszamy na wyprawę? Emilka zaliczyła baranią kupę. Słuchajcie, sensacja. Tak się kończy kręcenie TikToku. Emilka zaliczyła baranią kupę. Emcia, ale za to wyszły świetne TikToki, prawda? Ema, musimy tu nagrać jeszcze raz. Ja już nie spadam. Emcia, no jesteśmy na łonie natury, więc to jest normalne, że możesz zaliczyć taką kupę. No co zrobić? W tym odcinku, słuchajcie, są trzy kupy. Kupa śmiechu, kupa na nodze Emilki i kupa czyszczenia po wszystkim samochodu, który został również ubrudzony. Tak, najbardziej ucierpiała moja noga. Emi, zaliczyłaś już drugą kupkę. Miałam wczoraj jeszcze na polarze. Słuchajcie, hitem naszego dzisiejszego pikniku są buty Emilki, która ubrudziła sobie kupą owieczki albo jakiegoś innego zwierzątka. I to są moje buty. Na co przydają się paczki po chipsach? Właśnie, nie wyrzucajcie, przydam się. Można wygrać jak po na iPhone'a. Nie dość, że piękne buty, to jeszcze iPhone'a można wygrać, tak? Słuchajcie, jest bardzo wcześnie rano. Wyszliśmy. Idziemy. Na trzy korony wchodzimy. Dziewczyny już tutaj wędrują. Jak widzicie. Kalinka też jest bardzo dzielna, tak? Jeszcze z kanapką, bo nie zdążyła zjeść śniadania w domku. Krowki. No i są krowy oczywiście. Dobra, idziemy. Tam, to dzisiaj nasz szczyt. Tu pan ma różne, widzisz, i ciupagi, i kije, i wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie widzisz? Podpórki mamy. Chcesz podpóreczkę malutką? Tak? Taką podpórkę. Kalinka ma laskę. Tu jest napisane pamiątka trzech koron. I teraz Kalcia będzie normalnie szła jak prawdziwa. Tak, spatyka, tak? No i co, lepiej się idzie? Dziewczyny oczywiście pozazdrościły lasek, laski Kalince i kupiły sobie też, mają. Matysia, ty masz taką, jakąś taką trochę wygiętą tę laskę. A ja jak czarownica. A ty jak czarownica, ale są bardzo fajne. Masz prostą, dobra. Ja tutaj mam. Chodźcie, bo jeszcze kawał drogi przed nami, tak, dziewczyny. Idziemy tam na górę. Ale tak. Bo jak tak, a moja tak się ukryta, bo ona. Aha. Ona się tak ugina. Dlaczego robią? Bo to się nakłada na rączkę. Zobacz. Tak? I się chwyta i już. No? Oczywiście, nawet przy wyjściu na taką wysoką górę, TikToki muszą być nagrane. Emilcia, jak się czujesz? Zmęczona. Zmęczona? Ty też zmęczona? Matysia, widzę, TikTokowo mało zmęczona. Zjemy sobie żarełko. Zaraz się zatrzymamy. Najważniejsze w tej wycieczce, ledwo co wyszliśmy, jest jedzenie. Smakuje ci kanapka? Idziesz. Nie, no coś, tu już mamy niedaleko, wytrwasz. Dziewczyny, już dochodzimy. Matysia, pokaż te twoje barwy.
O, musisz bliżej podejść do mnie, bo nie widzę. Z błota. Słuchajcie, jest tak duże błoto. Mama jest cała brudna. Ja jestem cała brudna, a wy macie niezłe buty. Ja mam nogi. No. Prestiż 2020. Ładne macie buty. Chodźcie, dziewczyny. Słuchajcie, właśnie sobie będziemy robić pieczątki. Jak na Tysiu? Cieszysz się, że już wchodzicie na górę? Patrzcie, jakie tam są ładne widoki. Bardzo. Piknik. No. Piknik. Z dołu to wygląda takie małe, ale jak się wchodzi, to naprawdę jest ogromne. Ja mam dla was medale, proszę Karinka, to jest medal, pójdź kochanie, chcę zobaczyć trzy korony, że zdobyłyście, proszę bardzo, proszę, gratuluję wam. Jak go założyć? No. Jak go założyć? Ja ci zaraz założę. Schodzimy. Tak. Z gór. No, pięknymi medalami. Humory są, o, dziewczyny, obróćcie się tu do mnie, humory są o wiele bardziej uśmiechnięte niż... I mnie, ponieważ gorzej się wchodziło, lepiej się schodzi. Każdy się poślizgnął. Chcę postać, bo ja chcę być czyste nogi, tak jak miała. Czyste nogi będziesz mieć dopiero w domu, córeczko. Każda po prostu, o, Emilka też po prostu, piękny. Mi z Błotka jesteście? A mi się robi barwy wojenne. Dobra, nie wcieraj tak coś ty. No, masz też na toalet też? Ponieważ jesteśmy całe z błota. Tak. Pokaż pupę, Emilka. Pokaż. Emilka spadła. A Matylda, pokaż nogi z tyłu. Z tyłu po prostu masz tak brudne, że coś nie zrobi. A Kalcia nie wiadomo, gdzie ma buty, a gdzie ma błoto. Ja jestem brudna, jakbym była świnką Pepo. No jesteś trochę świnką Pepo. Nie ma to jak umyć się po dobrej wycieczce. Ale pani góry tak orzeźwiająca. Orzeźwiająca. Dobra, chodźcie. Wracajmy. Teraz sprawdzamy, jaki jest wpływ wody. No i za chwilę będziemy tutaj pływać pod danem. Ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze sprawdzam wodę, czy jest zimna. Tak. Jakby... Zimna rzecz! A co, jakbyś w razie czego wpadła, tak? Tak. Mamy kajaki. Jest lodowata. No co, dziewczyny? Wyruszamy na wyprawę? Tak! Ahoj, przygoda, dziewczyny! Głośno! Ahoj, przygoda! Jak ja słuchajcie, ja nie wiem, gdzie my płyniemy, bo dziewczyny przejęły stery i wiosła. No, ciężka sprawa. O, boczkiem! Teraz płyniemy boczkiem. No, musicie się... Matyldzia, mocno, tak, wiosłuj, wiosłuj. O, pięknie, Matyldzia, dobra, wiosłuj. Pięknie. Trzymaj. Kręć, szybko, szybko. Wiosłuj, Emilka, wiosłuj. Wiosłuj, Emilka. Matysia, ty nie wiosłuj. Mnie się to podoba, bo mi słońce troszeczkę zaszło, więc mam was... Kalcia! Machamy Słowakom, słuchajcie! Cześć! Machają nam! Dziewczyny, jak powiedzcie mi wrażenie? Fajnie się płynie, nie? Kalcia, ty chyba pierwszy raz płyniesz? Właśnie, tu jest polski kościół, a tam jest słowacki kościół.
tu jest polski kościół, akurat kończy się msza. A tu jest kościół słowacki. Ale pięknie widać trzy korony. Tam jest most łączący Polskę i Słowację, na którym stoi już tatuś. Tatuś tutaj nas... Tatusiu! Znaczy! O jest! Patrzcie! Patrzcie, jakie fale, dziewczyny, co? I teraz fale, meksykańska fala, Kalinka! Tam jest fala i tu jest fala. I tam jest fala. I trzy korony pięknie widać. My niestety dzisiaj wracamy, ale to nie jest koniec naszych przygód, bo za niedługo są wakacje i będziemy mieli mnóstwo przygód. A więc zapraszam Was do oglądania następnych odcinków, no i dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Świat Matyki. To do zobaczenia!